tym odcinku zobaczycie, jak powstają kołnierze płaskie do łączenia rurociągów. Ogromne rurociągi działające w rafineriach, instalacjach przemysłu chemicznego czy stoczniowego służą do transportu określonych substancji. Zawierają pewien niepozorny, ale niezwykle ważny element, który pozwala na łączenie poszczególnych elementów sieci. To kołnierze płaskie. Muszą być tak wykonane, aby gwarantowały trwałe, niezawodne połączenia rur, aby transport ropy, substancji chemicznych, kwasów przebiegał w sposób niezakłócony i bezpieczny. Armatura dla przemysłu mediów chemicznych oraz petrochemicznych to część realizowanych projektów. Kołnierze stosowane są również w różnej maści konstrukcjach zbiorników, takich jak zbiorniki paliwowe czy zbiorniki ciśnieniowe, oraz znajdują zastosowanie w projektach z branży OZE do połączeń segmentów konstrukcji wiatraków. Odwiedzimy dziś firmę DB Technik z Bydgoszczy, która specjalizuje się w produkcji armatury dla wielu gałęzi przemysłu i armatury okrętowej oraz pierścieni do wież wiatrakowych. W biurze projektowym na podstawie rysunku dostarczonego przez klienta przygotowywana jest technologia produkcji detalu. Surowcem do produkcji kołnierzy płaskich jest stal, w tym stal kwasoodporna, stale ferrytyczno-austenityczne o podwyższonej odporności na korozję. Z huty dostarczane są takie elementy jak blachy, płaskowniki czy rury. Operator wózka widłowego pobiera materiał, w tym wypadku płaskownik, i dostarcza go na pierwszy etap, jakim jest gięcie. Trzeba tak wygiąć materiał, aby uzyskać odpowiedni kształt. Operator sprawdza, czy wymiary detalu zgadzają się z tymi zawartymi w projekcie. Po wygięciu nie można jeszcze połączyć dwóch końcówek detalu, dlatego trafia on na kolejną maszynę, gdzie wykonywany jest proces ukosowania. Teraz można połączyć dwie końcówki przyszłego kołnierza. W zakładzie spawane są wszystkie rodzaje stali, w tym także stal tytanowa, która zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz sprężystość. Gdy mamy pospawany kołnierz, czas usunąć z powierzchni detalu zgorzeliny. W procesie toczenia uzyskiwana jest powierzchnia uszczelniająca, a więc taka, która pozwoli na dopasowanie do metalowej uszczelki. Na tej ogromnej tokarce można wykonywać obróbkę kołnierzy o średnicy do 4,5 tysięcy mm, czyli 4,5 metra. Nic więc dziwnego, że w transporcie musi tym razem pomóc suwnica. Na koniec trzeba nawiercić otwory, które pozwolą na montaż kołnierza w rurociągu. Po zakończeniu wszelkich prac związanych z obróbką mechaniczną odbywa się proces znakowania oraz pakowania zgodnie z normą. Nie wszystkie produkowane elementy wymagają procesu gięcia. Część detali wypalana jest na proterze o polu roboczym 3000 mm na 12000 mm. Tak powstaje gotowe koło, które następnie zostanie poddane obróbce. Technologia wypalania stosowana jest najczęściej do produkcji kołnierzy o większej grubości. Na ploterze bowiem można wycinać elementy z zastosowaniem różnych technologii cięcia stali o grubości do 140 mm. Tutaj także można wypalać płaskowniki, które następnie zostaną poddane procesom gięcia. Wszystko zależy od projektu konkretnego detalu. DB Technik produkuje kołnierze płaskie o średnicy od 400 do 4,5 tysięcy mm. Jakość wykonywanych detali jest potwierdzona licznymi certyfikatami i dopuszczeniami ISO, PED, wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego oraz TUW. Odbiorcami są najczęściej wykonawcy wielkich projektów infrastrukturalnych.
Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają rotory do sprężarek i turbin.